Bułgaria to kraj znajdujący się w południowo-wschodniej części Europy. Graniczy z 5 państwami: Serbią, Macedonią Północną, Grecją, Turcją oraz Rumunią. Jej stolicą jest zamieszkała przez ponad 1 milion osób Sofia. Pod względem zajmowanej powierzchni Bułgaria jest prawie 3 razy mniejsza od Polski. Zdecydowaną większość powierzchni Bułgarii zajmują, o czym nie wszyscy wiedzą, wyżyny oraz góry. Najwyższym punktem tego kraju jest szczyt Musała, który wznosi się na wysokość 2925 metrów nad poziomem morza. To jest prawie 500 metrów wyżej niż tatrzańskie rysy. Walutą obowiązującą na terenie tego kraju jest lew bułgarski, choć powoli słyszy się także sygnały w formie luźnych wypowiedzi o możliwości przystąpienia Bułgarii do strefy euro. Bułgaria dla starszych Polaków to przede wszystkim znane z PRL-owskich wczasów letnie kurorty nad Morzem Czarnym, takie jak Złote Piaski, Słoneczny Brzeg czy Warna. Osoby bardziej zgłębiające atut Bułgarii znają ją także od strony smacznego jedzenia, dobrego wina oraz pięknych pasm górskich, także coraz bardziej nastawionych na turystów, zielonych dolin oraz historii przedstawianej pośród wielu zachowanych zabytków. W ostatnich latach zainteresowanie wyjazdami turystycznymi do Bułgarii ponownie stało się modne i wzrosło o prawie 50%. To z kolei na nowo napędziło zainteresowanie nieruchomościami jako inwestycji. Stale rozbudowywana i odnawiana infrastruktura logistyczna oraz mieszkaniowa oraz atrakcyjne ceny sprawiają, że Bułgaria może być dobrym pomysłem nie tylko na rodzinny urlop, ale także na dłuższy pobyt. Piękne piaszczyste plaże, o które tak ciężko w modnej Chorwacji, oraz upalne, zdecydowanie dłuższe niż polskie lato, to tylko jedne z wielu argumentów mogących zachęcić do zainteresowania się tym krajem. No jesteśmy na plaży w Słonecznym Brzegu. Nie widać tu słońca w tym momencie, ale widać cień, także naprawdę tego słońca jest sporo. Zbliża się zachód słońca, jest listopad, jeszcze pogoda jest taka, że można tak być. Także jest naprawdę całkiem fajnie. Natomiast oczywiście to nie jest lato, to nie są upały. Plaża jest naprawdę fajna, jest naprawdę długa, jest szeroka. Długa to jest tu na kilka kilometrów, bo ona łączy tutaj kilka miejscowości najbliższych. Nie ma tutaj jakichś nadzwyczajnych przerw. Żadne rzeki też tutaj nie wpływają w tym odcinku. No plaża tutaj szerokość, jeśli chodzi o głębokość, może tak to nazwę tej plaży, no to myślę, że momentami ma pod 70, pod 100 metrów. Także naprawdę sporo jest tej plaży. Jeśli chodzi o wakacje, te osoby, które tutaj jeszcze nie były w tym odcinku, to ta pierwsza linia w połowie mniej więcej jest zajęta przez te leżaki, które często widać na widokówkach, czy ogólnie na różnych relacjach z tych plaż. I te leżaki są zagwarantowane przez operatorów, którzy tutaj poszczególnymi miejscami na plaży zarządzają, gwarantując zamian i organizując różne drink bary, różne rozrywki. Natomiast głębiej, troszkę dalej, tak jakbyśmy to powiedzieli na polskim morzu, pod wydmami bardziej, tam już ludzie normalnie sobie mogą na piasku leżeć, czy tam na ręcznikach, jak wolą. No morze jest jak to morze. Dzisiaj morze nie jest czarne, natomiast na pewno ma ładny kolor. Tak jak już mniej więcej w tej części Europy wszystkie morza są dość ładnie zabarwione, bo to jednak jest troszkę inna wysokość słońca, inne odcienie są. To nie jest to samo co Bałtyk. No nie będę dzisiaj wskakiwał do tego morza, nie mam przede wszystkim tutaj zestawu, żeby wskoczyć, choć pewnie na wariata na chwilę dałoby się wskoczyć, tylko wiadomo, to nie byłoby piękne pływanie. Tu widzimy Słoneczny Brzeg po części, jeszcze końcówkę tego Słonecznego Brzegu, no i kawałek dalej jest ładny Święty Włas. Fajne są te wzgórza, to naprawdę robi robotę, pewnie w kamerze tego do końca nie będzie widać, natomiast na żywo, gdy się jest, no to rzeczywiście te krajobrazy są całkiem fajne i takich w Polsce no niestety nie mamy, mamy na płasko wszystko, no chyba żebyśmy byli nad Zalewem Solińskim, no to tam coś podobnego pewnie byśmy mogli zobaczyć. Także no tak wygląda ta plaża w listopadzie. Jeśli ktoś lubi w Polsce spacerować tak z kijkami czy coś w tym stylu zrobić, to tutaj naprawdę będzie miał całkiem spoko, bo pogoda jest mniej więcej jak w maju w Polsce, tak mi się wydaje, przynajmniej jak w tym roku była w maju. Także jest całkiem fajnie, całkiem sympatycznie. No a ja lecę dalej w takim razie. Najbardziej popularne kurorty nadmorskie to miejscowości całkowicie przystosowane do obsługi rynku turystycznego. Zdecydowana większość nieruchomości znajduje się w wolno stojących kompleksach turystycznych oraz całych resortach, w skład których wchodzi kilkanaście dużych obiektów z pełną infrastrukturą turystyczną składającą się z basenów, spa, restauracji oraz sklepów z pamiątkami. Patrząc z zewnątrz, to kompleksy te są bardzo różnorodne, jeśli chodzi o architekturę. Można trafić zarówno na stonowane bryły, jak i pełne zdobień z elementami greckimi, a momentami nawet i przepychu. W topowych lokalizacjach, w pierwszych kilku liniach od morza coraz trudniej o nowe inwestycje, dlatego najwięcej jest tam nieruchomości o stażu od 10 do 25 lat. Najczęściej nabywanymi nieruchomościami ze względu na cenę są mieszkania jednopokojowe typu studio. Ze względu na bardzo niską cenę są to optymalne rozwiązania dla krótkich pobytów, w tym także dla celów inwestycyjnych. Dla osób rozważających dłuższy pobyt własny bądź dłuższą inwestycję namawiam jednak do zainteresowania się większymi metrażami. W Polsce nad morzem jeszcze do niedawna wynajmowano małe pokoje w pensjonatach, a teraz nagle jest potrzeba większych powierzchni i powstają całe osiedla domków. Pensjonaty zaczynają na tym wyraźnie tracić. Standard wizualny wykończenia w nieruchomościach ze średniej półki cenowej w mojej ocenie jest niski i przynajmniej dwa trendy do tyłu wobec aktualnej mody. Sporo mieszkań wymaga odświeżenia, niektóre zapewne remontów, głównie części kuchennych czy łazienki. Dla osób, które w Polsce czynnie zajmowały się tzw. flipowaniem, to dosłownie istny raj. Jako agent nieruchomości wygląd wnętrza zawsze uważałem jako mniej istotny czynnik niż lokalizacja. Jeśli mogłem z kimś podzielić się opinią, to odradzam nabywania najtańszych nieruchomości będących na rynku. Pomimo, że pojawiają się pozycje w kuszącej cenie nawet 10 tysięcy euro, to bardzo często mają one wady także prawne, o których będąc obcokrajowcem, bez odpowiedniej opieki prawnej niekoniecznie się od razu dowiemy. Jeśli jest taka możliwość, to lepiej dołożyć kilka tysięcy euro i mieć o dwie klasy lepszą nieruchomość, zarówno patrząc przez pryzmat własnych korzyści, jak i ewentualnej sprzedaży w przyszłości z zyskiem. Wielokrotnie zgłaszali się do nas ludzie, którzy napędzeni możliwością nabycia nieruchomości za bardzo małe pieniądze, kupili je i bardzo szybko chcieli je odsprzedać i jednak kupić coś lepszego. Te troszkę droższe są nadal zdecydowanie tańsze od popularnych nieruchomości w Polsce. Już za 30-40 tysięcy euro można nabyć fajne mieszkanie w kompleksie z basenem i bezpośrednim widokiem na morze. Aby zobrazować, o jakich standardach mówię, odwiedziłem kilka takich mieszkań o zróżnicowanych walorach, które właśnie pokażę. Okej, chodźcie, teraz Wam pokażę mniej więcej, jak wygląda coś w stylu apartamentu, choć to też nie jest do końca apartament, ale naprawdę spore mieszkanie na rynku wtórnym. To jest mniej więcej 12-letnie mieszkanie, tak plus minus, w resorcie. No i chodźcie, zobaczycie, jaki jest fajny widok. A czy jaki jest fajny widok, no sami ocenicie. Tutaj jest część mieszkalna. W ogóle ze względu na wiek, no trochę mieszkanie będzie wymagało delikatnego, myślę, odświeżenia dla każdego. Natomiast no to będzie odświeżenie, nie jakiś tam gruntowny, myślę, remont. Fajna, naprawdę przestrzeń jest całkiem fajna. Można tu, wiadomo, dać troszkę większy telewizor, ale wszystko się tutaj zgadza. Tutaj mamy część, której zupełności 4, nawet myślę, że i 6 osób mogłoby się żywić z uśmiechem. Chodźcie, teraz tu Wam pokażę od razu, nie ma co czekać, chyba pokażę najfajniejszą rzecz z tego mieszkania. Czyli widok. Tak jak czasami ludzie mówią, że nieruchomości to są lokalizacja, tak tutaj uważam, że jest widok. Zresztą sami zobaczcie. Elegancko widać to, co ma być widać. I to jest właśnie chyba ten moment, w którym nie ma potrzeby za dużo mówić. Ok, więc wracamy salonem. Idziemy salonem. No tutaj klasyczny taki aneks kuchenny, chyba wystarczający ze względu na to, że tutaj często, gdy się przynajmniej w celach turystycznych je się na zewnątrz, bo naprawdę jest fajna kuchnia, także można ją skosztować. Gdyby człowiek chciał na co dzień żyć, myślę, przepraszam, że tutaj by, no poradziłby sobie, na pewno by sobie poradził. I teraz najfajniejsza rzecz jest taka, że ta część prywatna jest oddzielona od części tej takiej życiowej, gościnnej, co w mieszkaniach raczej takich na co dzień się stosuje, a nie tylko w turystycznych. Więc tutaj mamy jedną sypialnię. Taka sypialnia właśnie mniej więcej. Taki jest tutaj standard na rynku wtórnym. Taka sypialnia. Myślę, że pościelą można by troszkę ją odświeżyć i dać trochę nowego życia i byłoby pewnie jeszcze trochę fajniej. Chodźcie, bo tu jest lepsza sypialnia chyba. Chodźcie do jeszcze jednej. Tutaj mamy drugą sypialnię. Naprawdę jest to spora sypialnia. To nie jest taka klitka, że że wstajemy i trzeba uważać, żeby nie mieć za dużej stopy, bo się nie zmieścimy. Także tutaj jest przestrzeń, że nawet w mieszkaniach myślę, że na co dzień nie wszyscy mamy tak duże sypialnie. No widok jest tutaj na tę stronę, no na latarnię też jest, myślę, że jest niezły. Tutaj już szyb nie chciałem myć, ale myślę, że widok tak czy siak by się obronił, więc tak tutaj mniej więcej wygląda takie większe mieszkanie, jakie jest na rynku wtórnym. Tutaj mamy dwie łazienki, ale nie będziemy ich mocno pokazywać, ponieważ są lustra i będzie nas wszędzie widać, także tylko pokażę, że są tutaj dwie łazienki. No i co? No i tyle, no. A my lecimy w takim razie dalej, hej! Teraz Wam pokażę, jak wygląda chyba najpopularniejszy rodzaj nieruchomości tutaj w Bułgarii, nabywanych głównie przez Polaków, ale ogólnie przez obcokrajowców. To jest klasyczne studio, czyli jedno pomieszczenie, taka nazwijmy to po prostu kawalerka, jedno pomieszczenie z aneksem kuchennym i tak to tutaj mniej więcej wygląda. No taka stylowa tu występuje mniej więcej w tej klasie nieruchomości. Ładne łóżko, sensowne naprawdę łóżko, jest fajne, nawet przez chwilę wskoczyłem na nie, także jest nawet całkiem fajny materac, twardy. My mamy telewizor, pewnie jakby był większy, zrobiłby większą robotę. No i tutaj jest całkiem fajny balkonik i ten balkonik chyba w tej nieruchomości też robi największą robotę. Tutaj można spokojnie 4 osoby mogą sobie wodę z lemoniadą popijać, czy nawet winko jakieś. No ale tutaj widok robi robotę, tutaj zobaczcie, to rzeczywiście jest petarda, jesteśmy wysoko, jest fajne wzniesienie. Tutaj mamy basen, także nawet jak jakieś nasze pociechy się chcą kąpać, mogą być na widoku, jeśli taka odległość wystarczy dla naszego bezpieczeństwa. Jeszcze raz Wam pokażę widok. No taki jest widok, no to rzeczywiście jest fajnie. Fajnie, widzimy stąd w zasadzie stare miasto tutaj Nesebaru, na tym takim cyplu. Widać część Słonecznego Brzegu, widać trochę wzgórz, także jest robota, także tego typu właśnie nieruchomości są najbardziej chodliwe ze względu na mały metraż. No i przez to, że jest mały metraż, no to z automatu cena tutaj bezwzględnie jest niższa, natomiast z metra kwadratowego już te ceny nie są tutaj takie niskie, ale nadal są cholernie atrakcyjne w porównaniu do większości innych krajów Europy. Szczególnie gdy mamy do wzięcia za te pieniądze takie widoki i takie romantyczne balkoniki. No i jesteśmy w kolejnym studio, takim właśnie małometrażowym studio. Tym razem nie z nastawieniem na morze, tylko bardziej z nastawieniem na góry, mimo że jesteśmy nad morzem. To jest metraż właśnie taki dość popularny tak jak inne studia, czyli mały metraż, mniej więcej łóżko dwuosobowe i z drugiej strony mniejsze łóżko, jeszcze można zrobić ewentualnie jakąś tutaj dostawkę. I takie studia, to są właśnie te studia, to są te nieruchomości, które właśnie najczęściej widać gdzieś tam na reklamach, na portalach, gdzie prawie, że za 100 tysięcy polskich złotych można było kupić już te ceny, nawet za takie studia pójdą w górę, idą już w górę, ale one nadal będą bardzo, bardzo tanie i pewnie niektórym się i tak spodobają. Tutaj Wam pokrótce tak pokażę, o co chodzi, mimo że to mały metraż każę. Taka kuchnia jest całkiem myślę ok, więcej tutaj chyba nie trzeba przy takim metrażu tracić powierzchni na kuchnię. Tu jest właśnie to łóżko, o którym wspominałem. Tutaj są nieszczęsne przewody, one tutaj zawsze są, kurczę, wszędzie gdzie widzę są tak na wierzchu. Gdyby człowiek je schował, dużo ładniej by to wyglądało, no ale to jest oczywiście pierdoła, którą da się łatwo ogarnąć. Jest telewizor praktycznie z każdego miejsca, poza tym łóżkiem jest widoczny. Jest szafa chyba też adekwatna na taką ilość osób, jaka w takiej nieruchomości by przebywała. Także taki tutaj jest widok w tego typu nieruchomości. Łazienkę pokażę. Łazienka jest całkiem spora jak na taki metraż. Myślałem, że będzie mniejsza. Także jest kabina, całkiem sensowna kabina. Nawet ja bym się tutaj spokojnie zmieścił. Umywalka, kibelek i klasycznie boiler, bo tutaj w tych miejscowościach nie ma miejskiej ciepłej wody, przynajmniej w tych nieruchomościach, z którymi do tej pory miałem styczność, zarówno nawet z tymi droższymi, jak i tańszymi. Jest klasycznie klimatyzacja, gdyby komuś było za ciepło. Choć tutaj akurat mamy taką orientację bardziej północną, nie powinno aż tak grzać. Może jest odruchowo zrobiona. No i tutaj kolejna przestrzeń, całkiem spoko, całkiem duża. Chociaż teraz nie wiem, czy nie lepiej byłoby powiększyć pomieszczenie, zamiast aż taki duży balkon tutaj serwować, ale rzeczywiście tu nawet i 4 osoby mogłyby siedzieć i sobie wieczorem podziwiać góry. I to są właśnie góry, o których mówiłem. One na żywo wyglądają troszkę ładniej niż w kamerze, jak tak obserwuję podgląd. Są fajne, no ale teraz no właśnie w takim samym jesteśmy budynku, jak tutaj widzimy. Czyli to jest, no w Polsce byśmy to nazwali po prostu gierkiem i tak to trzeba nazwać. Natomiast w środku jest rzeczywiście dużo ładniej niż na zewnątrz. No i to jest coś za coś, to jest coś za coś. My jesteśmy gdzieś tam, nie wiem, myślę w 6-7 linii brzegowej. Z 10 minut pieszo, myślę, to jest do morza. No ale to jest właśnie cena. Cena za to, że tak jesteśmy oddaleni i że jesteśmy w takich bryłach. Więc jeśli widzicie gdzieś ofertę ogłoszeń, że nie ma zdjęcia brył, a są po prostu fajne mniej więcej pomieszczenia i to jest, no po prostu na logikę patrząc, podejrzanie tanio, to można oczekiwać, że to będzie coś podobnego, ale oczywiście nie musi być. Z tych roczników są też ładniejsze bryły, może nie z tych roczników, może troszkę nowsze, ale potrafią być trochę ładniejsze bryły. Więc jeśli dla kogoś nie są istotne tak bryły, to i ta bliskość morza, bo tutaj z kolei nie będzie problemu z zaparkowaniem auta, gdzie w tych bliższych może być, to jak najbardziej takie nieruchomości też warto wziąć pod uwagę. Zresztą jeśli jest ograniczony budżet, naprawdę taki ograniczony, że tam mamy 100-150 tysięcy złotych polskich do przeznaczenia na to, no to też za bardzo nie można wybrzydzać, tym bardziej, że naprawdę mam przeczucie, że te ceny jeszcze mocno pójdą, bardzo, znaczy, no myślę, że mocno pójdą w górę. Bułgaria to bardzo aktywny producent wina. Wielu Polakom może się kojarzyć z tanim winem kadarka, ale można tam nabyć całkiem fajne, nieustępujące marketingowo znanym południowoeuropejskim butelkom. Jeśli chodzi o kuchnię, to ze względu na położenie występuje tutaj spora rozmaitość, zarówno w postaci potraw roślinnych, mięsnych, jak i rybnych. Dużo częściej niż w Polsce można tutaj na przykład spotkać potrawy ze świeżej baraniny czy owoców morza. I właśnie te owoce morza postaram się teraz przetestować. Jesteśmy w restauracji lokalnej, ponieważ poza sezonem jesteśmy, więc zakładam, że tutaj lokale się do niej chodzą. Troszkę mam problem, ponieważ chyba za Rosjanina zostałem wzięty. Dostałem menu w języku rosyjskim. Ale już wiem, jak się krewetki tutaj mniej więcej czyta. I mogę powiedzieć, że krewetki 180 gramów kosztują 29 lew. Natomiast tutaj dalej się nigdzie nie wykaże, niestety nigdzie nie wykaże, intuicyjnie będę próbował zaraz kelnera zapytać i mam nadzieję, że się dowiem coś więcej, natomiast przyjechałem tu głównie po to, żeby spróbować jakieś owoce morza. Unikałbym ryb, ale będę się starał na coś trafić. Zobaczymy, co mi się uda, zobaczymy, na ile się uda dogadać i zobaczymy, jak moja znajomość rosyjskiego języka. Chociaż tutaj powiem wam, że menu w pewnym momencie troszkę przychodzi na angielski, także akurat nie w tym, co potrzeba, ale zobaczymy, jak to będzie za chwilę. Wjechały krewety, w miarę chyba zrozumiano mnie, tak mi się wydaje. Prosiłem bardzo, żeby były bez masła, mam nadzieję, że będą, tak spróbuję teraz tylko. Spoko, krewety. Natomiast tu wyszło trochę inaczej, się nie zrozumieliśmy, co innego chyba miało być. Wjechały jakieś ryby z irokezem na głowie, w panierce, nie wiem, czy to może jest tempura. Także nie wiem, tu kamerzysta zaraz będzie konsumował, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzę przerażenie trochę w jego oczach. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No i to będzie tyle. Rzeczywiście owoce morza fajnie podane, tak dość dużo ich jest. Lokalna, taka widać, że nie pod turystów restauracja, także można tu i w ogóle się przedziwić coś dawno coś skosztować. Także zabieram się za jedzenie w takim razie. Tymczasem. Nieruchomości w Bułgarii nabywane były do tej pory najczęściej dla celów inwestycyjnych bądź hybrydowych, gdzie także pobyt właścicielski pochłaniał sporą część sezonu. Aktualnie zauważalny jest wzrost zainteresowania nabyciem nieruchomości także na cele prywatne. Dotyczy to zarówno osób pracujących w sposób zdalny oraz emerytów, którzy dzięki niższym cenom w sklepach i większej ilości dni słonecznych mogą żyć na fajnym poziomie i urozmaicić sobie dotychczasowy tryb życia. Jest sporo miejsc w okolicy Burgas, gdzie pomimo bliskości morza nie ma natłoku turystów. Jednoczesna bliskość do Turcji oraz Grecji robi z tej części Bułgarii doskonałe miejsce wypadowe zarówno na jednodniowe, jak i kilkudniowe wycieczki, podczas których poznamy jeszcze inne kultury. Pomimo sąsiedztwa z bardziej znaną Turcją czy Grecją, to jednak Bułgaria także zawiera dużą ilość miejsc do zwiedzania, zarówno z walorami przyrodniczymi, jak i historycznymi. Jednym z takich miejsc jest nadmorskie miasto Nesebar. To miejscowość niegdyś handlowa i rybacka. Nie wszyscy wiedzą, że to jedno z pierwszych miejsc, w którym zaczęto wytwarzać monety. I to jeszcze na długo przed narodzinami Chrystusa. Jesteśmy przed wejściem do, można powiedzieć, starożytnego miasta Nesebar, które jest nawet chyba na liście UNESCO jako zabytkowe miejsca. Jest tutaj troszkę się zachowało starych budowli, także do którego za chwilę Was zaproszę. Może jakieś tu kilka ciekawostek zobaczę. Tak, fajne miejsce na pewno na tę porę roku, bo nie ma tu tłumu turystów, także można tutaj spokojnie to zwiedzać, nie trzeba się przepychać. Na pewno są tu fajne kawiarnie, na pewno fajne restauracje są. Jest to miejscowość częściowo o charakterze na pewno rybackim, także z tego ona głównie swego czasu słynęła, ale co jest fajnego? W tym momencie, gdy się obrócimy, to zobaczymy piękny widok na wzgórza i na Słoneczny Brzeg. Tam właśnie można zobaczyć, to jest naprawdę kozacko. No, robi to robotę. Pewnie tradycyjnie kamera tego wszystkiego nie przeniesie tak, jak to widać na żywo, ale naprawdę robi to robotę. Fajnie tutaj wjazd wygląda, półwyspem się wjeżdża przez taki cypel, dość wąski. Stąd to rzeczywiście jakąś magię ma. Pewnie dlatego niedostępności i tak to wygląda. Także co? No zapraszam. No jesteśmy tutaj w części, na pograniczu części tutaj rybackiej. Tutaj możemy zobaczyć, że są statki zarówno te mniejsze, jak i większe. Po drugiej stronie półwyspu są takie typowe kutry, bardziej kształtem zbliżone do tych, które także w Polsce znamy. Natomiast tutaj z drugiej strony widać część tej starej zabudowy. Najniższe kondygnacje są tutaj z kamienia i to dość starego kamienia zrobione. Natomiast z góra wszędzie do budówki praktycznie są zrobione z drewna, z ciemnego drewna. Tutaj najprawdopodobniej konserwator trzymał rękę na tym, żeby jednak zachować tutaj jednolitość i to na pewno jest fajna rzecz, taka spójna, która nie jest tak często występująca tutaj w Bułgarii, gdzie jest dość duży miszmasz. Natomiast tutaj rzeczywiście jest troszkę tej powtarzalności, co daje fajną spójność i co nadaje trochę charakteru. Tutaj widać jeszcze resztki murów, starych murów, między którymi tutaj droga jest prowadzona nowoczesna, natomiast rzeczywiście ten charakter tych restauracji z widokiem na piękne morze i tych tarasów, na jednym z takich tarasów właśnie stoimy, no daje naprawdę coś niesamowitego, co widać na żywo. Jedziemy dalej, zwiedzać. Nesebar to także takie wąskie uliczki, które są bardziej znane z południowych, jeszcze bardziej krajów Europy, z tych bardziej znanych marketingowo. Natomiast rzeczywiście tutaj też te uliczki potrafią być dość urokliwe. I jeśli chodzi o nieruchomości, tak w skrócie, tutaj bardzo ciężko nabyć jakąś nieruchomość. Praktycznie one bardzo rzadko w tej części starej tego miasta tak rzadko występują na wolnym rynku, że nabycie jej naprawdę jest czasami nie lada sztuką. I jeśli ktoś chce nabyć, to raczej ciężko jest wybierać i wybrzydzać, tylko się bierze ewentualnie to, co jest. Raz na jakiś czas coś się trafia, natomiast rzeczywiście jest to bardzo temat chodliwy, ponieważ jest bardzo niespotykany, jest tego bardzo mało, to jest ograniczone, tutaj praktycznie nic już się nie wybuduje nowego i ciężko, aby cokolwiek się pojawiło. Większość nieruchomości, które są tutaj skomercjalizowane, no to są skomercjalizowane w formie hoteli, bądź restauracji, bądź ewentualnie coś w stylu sklepy z upominkami. Natomiast są też nieruchomości, które są przeznaczone na do codziennego życia, że tak to nazwijmy, i pewnie na te nieruchomości najczęściej ludzie chcieliby polować. Natomiast tak jak podkreśliłem, nie są one częste tutaj na rynku i wręcz odwrotnie, jest to temat bardzo hot i bardzo pożądany. Idziemy dalej. Aktualnie w nadmorskiej części Bułgarii nie występuje jeszcze taki przyrost nowej zabudowy deweloperskiej, jaki można spotkać chociaż w Polsce. Niemniej nowa zabudowa jest już stawiana z wyraźnymi nowymi standardami dostosowanymi do potrzeb nabywców. Ze względu na popyt większy od podaży można tutaj powoli zauważyć tak zwane nabycie hurtowe, występujące już od kilku lat w Warszawie, gdzie jeden podmiot kupuje całe piętra, a czasami nawet całe budynki. Deweloperzy, mając świadomość, że nabywcami mogą być osoby z zagranicy, czasami oferują także wykończenie mieszkań pod tak zwany klucz w kilku wariantach. Udało mi się spotkać z jednym z lokalnych deweloperów i zapraszam na prezentację przykładowego mieszkania będącego w ofercie deweloperskiej oraz do rozmowy na temat aktualnej sytuacji na rynku pierwotnym. Widzieliśmy, jak wygląda mniej więcej budowa, tylko mam świadomość, że nie każdy ma doświadczenie w wyobrażaniu sobie ze stanu budowy, jak to docelowo może wyglądać mieszkanie wykończone. Więc teraz Wam zaprezentuję takie mieszkanie, które jest w jednym ze standardów przez dewelopera wykończone, abyście mieli wyobrażenie i porównanie, jak inne mieszkania wyglądają, bo to wiadomo, każdy musi po samemu musi to ocenić, więc zapraszam, przedstawię takie jedno z turystycznych mieszkań. Chodźcie, 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 chodźcie. Słuchajcie, jak to bywa w turystycznych mieszkaniach, tutaj trzeba jak najbardziej oszczędzić przestrzeń, jak najwięcej z niej wyciągnąć, żeby to było jak najbardziej funkcjonalne. Troszkę inne oczekiwania są w przypadku mieszkań, w których żyjemy na co dzień, a troszkę inne są w przypadku mieszkań, które pełnią rolę turystyczną. Nie musimy tutaj tak bardzo magazynować tych swoich ciuchów, bo najczęściej przyjeżdżamy z walizkami, które później zabieramy. Także przestrzeń musi być jak najbardziej wykorzystana, ale to znacie doskonale także z polskich nieruchomości i z innych krajów. No mamy tu taką część salonową, malutką. Takie teraz zresztą mieszkania całoroczne są w Warszawie mniej więcej budowane. Czyli to jest taki po prostu salon z częścią delikatnie jadalną i z aneksem kuchennym. Fajny jak w miarę myślę tapczan, w miarę nowoczesny, który może funkcję spania tutaj oczywiście jakąś tam pełnić, bo to jest dość istotne. Czasami chcemy upchnąć tutaj sporo osób, szczególnie gdy nabywamy taką nieruchomość w celach inwestycyjnych pod wynajem. Więc na pewno turyści na to zwracają uwagę, żeby czasami było im bardziej tutaj skutecznie i bardziej, aby wykorzystać tutaj możliwości. Podstawowy telewizor, jest tu rzeczywiście sporo stacji, które można oglądać. Jesteśmy dość blisko, akurat tutaj jesteśmy dość blisko granicy z Turcją, także być może nawet i tureckie uda się programy jakieś zlokalizować. Część jadalna, mniej więcej takie mieszkanie jest dostosowane, tak preferowane pod 4 osoby. Także w takim stylu mniej więcej tutaj jadalnia jest zorganizowana i rzeczywiście tu 4 osoby mogą, myślę, jeśli chodzi o turystyczne konsumpcje, całkiem to zrobić, całkiem fajnie. Myślę, że nawet wieczorne tutaj jakieś imprezki, porozmawianie, wspominanie tego, co się obejrzało, jak najbardziej tutaj może pełnić funkcję całkiem fajną. Tak, Bułgaria słynie z win. One może nie mają takiego marketingu jak wina francuskie, czy hiszpańskie, czy włoskie, czy nawet argentyńskie, natomiast rzeczywiście od bardzo dawna są tutaj pewne szczepy uprawiane po to, żeby robić fajne wino. Jeśli chodzi o kuchnię, no tutaj są troszkę inne przyzwyczajenia niż w Polsce, więc kuchnia troszeczkę inaczej będzie wyglądała. Najczęściej turyści tutaj jednak lubią jeść na zewnątrz, w restauracjach, po to, żeby konsumować potrawy takie, jakie są tutaj lokalne. Natomiast no oczywiście często trzeba coś sobie, przynajmniej wieczorem może jakąś przekąskę zrobić, więc przewidziane w standardzie są tutaj 2 palniki, które powinny wystarczyć, jeśli to ma być tylko nie takie gotowanie obiadów, tylko takie turystyczne sobie odgrzanie czegoś, czy przygotowanie czegoś na spontanie, czy na wieczorną imprezę, o której przed chwilą rozmawialiśmy. No tradycyjnie zlew tutaj jest. Ameryki nie odkrywamy. Jest tutaj lodóweczka, zamrażarka. Fajnie, że na górze. Uważam, że szkoda, że taka mała jak na takie ciepłe dni, ale mimo wszystko uważam, że lepiej, że jest na górze niż na dole. Akurat, bo częściej się będzie chyba mroziło niż chłodziło. No i są pewne schowki, które tutaj mogą oczywiście być w pełni wykorzystane i myślę, że ich wielkość jest jak najbardziej na takie od tygodnia do 2 tygodni pobytu. Jak najbardziej są w stanie tutaj zapełnić niezbędne naczynia. Jedyny minus, jaki muszę tu uczciwie powiedzieć, po prostu jako przyzwyczajenia polskie, no to, że nie ma zmywarek i tutaj rzadko kto z automatów te zmywarki wchodzi. Ja po prostu mam takie przyzwyczajenie, że chciałbym mieć te zmywarki, natomiast zarówno na rynku wtórnym, jak i tutaj na pierwotnym tych zmywarek nie widzę. Natomiast myślę, że na etapie tutaj jeszcze, gdy deweloper buduje pewne rzeczy, myślę, że jest szansa zrobić odpływy, tym bardziej, że tutaj hydraulika jest, także pewnie można by takie moduły wstawić do tej kuchni, że jakaś mała zmywarka 40 by tutaj się spokojnie zmieściła. Więc tak mniej więcej tutaj wygląda taka kuchnia na cele turystyczne przeznaczona. Chyba trzeba iść na taras, bo tu jest zawsze ciepło, także trzeba pokazać tutaj mały taras. Znaczy nie jest taki wcale mały, jak na tego typu inwestycje, no ale chodźcie, pokażę Wam go. No tak wygląda taras. Rzeczywiście tutaj można spokojnie to przestawić i myślę, że tak samo 4 krzesełka mogą tutaj być i zarówno pod poranną kawę, jak i pod wieczorne winko jest to chyba idealne miejsce, żeby się nacieszyć i trochę rzeczywiście tym klimatem, jak i tą pogodą. Natomiast no nie jest tutaj otwarta lampa, bo mamy fajnie, że mamy zadaszony zadaszony akurat w takim przypadku ten taras, także on nie daje tej takiej najmocniejszej lampy, która mam świadomość, że tutaj w czerwcu czy w lipcu będzie bardzo duża. Nie będę Wam tu pokazywał tego widoku, ponieważ jesteśmy w innej bryle, więc tutaj widok z okna jest, myślę, że mniej atrakcyjny akurat w tym momencie. Tam będziemy mieli dużo lepszy widok w tych nieruchomościach akurat, do których nawiązuje, będzie lepszy widok, który pokaże być może za chwilę, jak to ma wyglądać na wizualizacjach, bo rośliny, z tego co wiem, będą dosadzane, gdy zostanie już bryła cała zakończona i gdy będą wnętrza robione, będą rośliny, w tym duże drzewa, dosadzane po to, żeby nie trzeba było czekać, aż one wyrosną, tylko aby od razu działały. Ok, czyli mamy tarasik, balkonotarasik, jedziemy dalej w takim razie. Teraz jedziemy do sypialni. Całkiem spoko łóżko i to mówię ja jako wysoki facet, całkiem naprawdę spoko jest. Natomiast to oczywiście, jakie to będzie łóżko, to można bardzo mocno wybierać. Natomiast pomimo dużego łóżka w miarę jest przestronna ta sypialnia. Sprawia wrażenie takiej akuratnej. Myślę, że niejednokrotnie zobaczycie zarówno w Polsce, w mieszkaniach takich całorocznych, jak i tych inwestycyjnych, że sypialnie raczej się robi zdecydowanie mniejsze po to, żeby one służyły tylko do snu, do spania. I ewentualnie tam do jakichś drzemek, i nie wymagają aż tak dużej tutaj powierzchni. Rzeczywiście jest całkiem przestronna, całkiem sensowna. Tutaj na górze jest prąd. Najprawdopodobniej, gdyby komuś było za gorąco, to jest po to, żeby od razu podpiąć sobie klimatyzację. Natomiast to będzie rzecz do wyboru, bo rzeczywiście jedni lubią, gdy jest lampa, drudzy wolą, gdy jest zdecydowanie chłodniej. No i co, mamy telewizor, jakieś tam drobne ozdóbki. Tutaj nie ma już balkonu, tutaj jest, akurat w tym przypadku tutaj jest okno, tutaj możemy pokazać, jest szafa, całkiem spora szafa. Myślę, że na takie tygodniowe czy dwutygodniowe pobyty, myślę, że jest w stanie tutaj wieszakowo zapełnić wszystkie oczekiwania po to, żeby te ciuchy po podróży od razu można było w jakiś sposób rozprostować, przynajmniej częściowo. Także taka jest sypialnia, chyba więcej o tej sypialni nie ma potrzeby, aby mówić. No i Wam pokażę, jakie tu mniej więcej łazienki są robione w standardzie turystycznym. Tak jak w łazience, kibelek, tu Ameryki nie odkryjemy, kibelek jest, oczywiście można te muszle różne wybierać, natomiast no, taki klasyczny, podstawowy mniej więcej jest, myślę, że już tak dużo miejsca nie zajmuje. No jest zlew z lustrem, umywalka, sorry. No i co, tutaj w tym przypadku akurat został zamontowany prysznic. Fajnie, że nie ma tu dużych brodzików, tylko praktycznie wszystko jest na zerze, także nie trzeba będzie mocno tych nóg podnosić, szczególnie po imprezie albo po mocnym opalaniu. No i tyle oczekujemy. Tutaj raczej ludzie nie potrzebują długo w wannie leżeć, ponieważ mają kawałek obok i baseny, i morze po prostu, także tutaj chyba nie ma takiej potrzeby, natomiast w okolicy też jest dużo budynków tak zwanych spa, więc jeśli ktoś by chciał z bąbelkami coś porobić, to ma taką możliwość, natomiast tu nie musimy zabierać na to miejsca, więc tak mniej więcej wygląda, słuchajcie, w tych czasach inwestycja deweloperska, tak mniej więcej wyglądają mieszkania, które są przez dewelopera zrobione. I teraz tak, w klasycznym standardzie nieruchomości tego typu, ja nawet zamknę balkon jeszcze, nieruchomości tego typu deweloperzy starają się wykończyć w takim standardzie, że mamy ściany, mamy prąd tutaj zakończony gniazdkami, no i to mniej więcej wszystko mamy. Natomiast jeśli chcielibyśmy mniej więcej bardzo zbliżony standard odtworzyć, czyli tego typu podłoga, jakieś tu drobne ozdoby na ścianach, kuchnia taka, jaka jest zrobiona i te meble, to trzeba liczyć mniej więcej przy takiej powierzchni nieruchomości około 8 500 euro. I gdy taką kwotę się dopłaci deweloperowi, on jest w stanie na własnej odpowiedzialności, na własnym, nazwijmy to być może, użeraniu się z podwykonawcami, zagwarantować tego typu standard, więc wtedy przychodzimy w zasadzie tylko ze szczoteczką do zębów, dostajemy klucze i mamy takiego gotowca. Natomiast czasami ktoś chce samemu to robić i jest taka możliwość, że może samemu to wykończać, szczególnie jeśli ktoś ma fach w ręku i lubi to robić, także to nie jest obligatoryjne, to jest tylko opcjonalne bardziej taki model wykończenia. Natomiast jeśli ktoś by chciał skorzystać z tego wykończenia i nie chce do końca no nie podoba mu się to, ma prawo mu się przecież nie podobać, to na pewno jest możliwość wybierania tam różnych modeli, jest kilka standardów, w jakich tutaj deweloper to wykończy. Jakieś 3 lata temu deweloperzy w Warszawie też mieli różne standardy, w których potrafili po prostu wykańczać, także to powinno być znane części z Was. Także można czasami fronty troszkę inne wziąć, pewnie aby były w podobnym tam standardzie cenowym, także 8,5 tysiąca euro mniej więcej na ten moment kosztuje wykończenie tego całego mieszkania włącznie z łazienką. Łazienka oddana będzie w stanie deweloperskim w takim standardzie, że będzie muszla i będzie zlew, natomiast każdy sobie wybierze prysznic jaki będzie chciał, bo rzeczywiście są tutaj półokrągłe, kwadratowe, także to nie będzie narzucane. No i chyba tyle jeśli chodzi o inwestycje deweloperskie. Tak to wygląda, także mam nadzieję, że przybliżyłem Wam standard, bo wiem, że wizualizacje to jedno, to co opowiadają deweloperzy to też jedno, a to jakie mamy wyobrażenie, gdy przyjedziemy na teren budowy, bądź jeszcze tej budowy nie ma, bo jest dopiero dziura, to też nie każdy ma takie wyobrażenie. Natomiast tutaj nam się udało zorganizować właśnie taki, nazwijmy to może showroom, takie pokazowe pomieszczenie, ale adekwatne, wykończone przez właśnie tego dewelopera, którą inwestycję Wam chciałem pokazać, żebyście poznali także deweloperskie nieruchomości w Bułgarii. Także co? Także tymczasem, a my lecimy dalej. No i fajnie, udało się namówić lokalnego dewelopera na rozmowę. Bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ nie było to łatwe i w Bułgarii nie ma za wielu inwestycji deweloperskich, także to był naprawdę trudny temat. Natomiast dzięki temu będziemy mogli porozmawiać chwilkę, jak to wygląda, jak to porównać do tego rynku, który jest tutaj zdominowany przez rynek tak zwany wtórny, przez nieruchomości z rynku wtórnego. No i zapraszam Was właśnie na taką krótką rozmowę. Pierwsze moje pytanie to jest takie, dlaczego warto teraz nabyć nieruchomość na rynku pierwotnym? Czym to się różni od rynku wtórnego, który jest tak bardzo tutaj zdominowany, szczególnie tutaj w tym odcinku Słonecznego Brzegu? Jak to mniej więcej wygląda? Dlaczego warto zainwestować w takie nieruchomości i takie akurat nabyć? Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że rynek nieruchomości w południowej Bułgarii, zwłaszcza tutaj, w Słonecznym Brzegu i w Świętym Włazie, w ostatnich kilku latach rozwinął się i nowe budownictwo charakteryzuje się wyższą jakością z powodu wymagań klienta. Większość naszych klientów to obywatele Unii Europejskiej, w związku z czym ich wymagania są na wyższym poziomie i z tego też powodu jakość budownictwa jest wyższa, a oferowane przez nas usługi i serwis również mocno się rozwinęły. Administracja i samorządy także starają się, aby rozwój szedł w dobrą stronę. Specjalnie dla tutejszego rejonu, jakim jest Słoneczny Brzeg, plan zagospodarowania jest według mnie wykonany w świetny sposób, z szerokimi ulicami, z wieloma terenami parkowymi. Na terenie jest kilka 30-arowych terenów parkowych, które przeznaczone są pod tereny rekreacyjne, sportowe, a także jako miejsce do wypoczynku dla rodzin. Na podstawie naszej ostatniej inwestycji mogę powiedzieć, że okolica jest dobrze skomunikowana i posiada dobrą infrastrukturę. Dokładnie 300 metrów od naszej inwestycji znajduje się duży market spożywczy, apteka i przystanki komunikacji miejskiej, czyli dobrze skomunikowana okolica, co sugeruje nie tylko nastawienie na użytkowanie domów i posesji w sezonie letnim, ale także całoroczne życie. Z tego punktu widzenia zarówno okolica, jak i nieruchomości znajdujące się w tym rejonie stają się coraz bardziej interesujące dla przyszłych właścicieli, co nie zawsze miało miejsce w przypadku starszej zabudowy. No tak, czyli rzeczywiście jest to trochę podobnie jak w Polsce. Takie same są mniej więcej za i przeciw, chociaż tego przeciw pewnie jest zdecydowanie mniej, chyba że ktoś naprawdę musi mieć coś stabilnego i żeby wyglądało tak, jakby już długo przepracował. Natomiast właśnie, mam jeszcze takie pytanie, że w Polsce coraz rzadziej się to zdarza, natomiast czasami się zdarza, że deweloperowi coś nie wyjdzie albo nie wybuduje tak jak gwarantował, że wybuduje i jest czasami jakaś tam niepewność. I o ile ktoś w swoim mieście rodzinnym nabywa taką nieruchomość, to może ją doglądać i może się chociaż troszkę starać uspokoić, chociaż takie doglądanie niczego nie zagwarantuje. Czy tutaj, gdy się nabywa nieruchomość deweloperską, która jeszcze nie została wybudowana, która jest w trakcie budowy, to jak to wygląda w ogóle z płatnością? Czy to jest jakoś transzami się płaci, czy to się płaci jednorazowo? Jak to jest w ogóle tak mniej więcej z bezpieczeństwem? Tak w kilku słowach, bo wiem, że tego się dłużej nie da opowiedzieć. Jak to mniej więcej wygląda? W tym przypadku wszystkie czynności narzucane nam są przez prawo. Pierwsze poważne ustalenia i zobowiązania zaczynają się z chwilą podpisania umowy przedwstępnej. Umowa przedwstępna wymienia wszystkie klauzule sprzedawcy i kupującego. Ale pytanie jest dla mnie czysto subiektywne i pewnie chodzi o to, czy ktoś może świadomie chcieć oszukać. Odpowiedź zależy od tego, jaka jest firma i jaka jest jej historia. Możemy mówić tylko o sobie. Jesteśmy na rynku od 15 lat, mój partner i ja mamy ponad 1000 indywidualnych sprzedaży nieruchomości. Wybudowaliśmy 3 budynki, mamy doskonały wizerunek. Ludzie, którzy nas znają, nasi klienci, każdy z naszych projektów, które rozpoczynamy, polecają. A też wielu naszych klientów dosłownie uczestniczy w projektach jako inwestorzy. Z tego punktu widzenia odpowiedź jest subiektywna i odnosi się do tego, jaka jest firma, jaka jest jej historia, jaka jest jej pozycja na tym rynku i jaka jest jej wizja dalszego rozwoju i jak traktuje klientów. I to też bardzo ważne pytanie, bo w końcu kiedy masz klientów więcej niż 10 lat i masz do nich szacunek i oni potrafią powiedzieć o tobie dobre słowo, to coś znaczy. Pozytywne nastawienie ludzi do ciebie, którzy ci zaufali 10-12 lat temu, oznacza, że twoje imię ogólnie działa dobrze i inni ludzie mogą ci zaufać. Ale wracając do pytania. Sposób płatności za nasz projekt jest związany z etapem budowy. Opłata początkowa u nas wynosi 40% w ramach umowy. W tej chwili można powiedzieć, że budynek jest zbudowany w 50%, co oznacza, że każdy klient, który zainwestował swoje pieniądze, widzi, w co zainwestował, jaki jest rezultat, że za te pieniądze dostaje to, co jest wbudowane. Druga opłata w naszym przypadku to znowu 40%. Zgodnie z harmonogramem budowy w kwietniu 2022 roku musimy być już gotowi na 80% z budową i zaczynać gospodarować części wspólne i basen. A ostatnia wpłata to już 20% przy przeniesieniu własności, czyli nie później niż do września 2022 roku. W tempie, w jakim budujemy, myślę, że będziemy gotowi do końca lipca z naszym projektem w pełni wykończonym. Jeśli ktoś chciałby nabyć nieruchomości, bo rzeczywiście do tej pory Polaków, których obsługiwaliśmy przy nieruchomościach w Bułgarii, większość nabywała je w celach inwestycyjnych po prostu, jako lokata kapitału, ewentualnie z jakąś tam korzyścią pobytu tak zwanego właścicielskiego. Natomiast teraz troszkę ta grupa się zmniejsza na rzecz tych osób, które chciałyby tu się przeprowadzić przynajmniej na jakiś czas. No i teraz mam właśnie takie pytanie, czy w przypadku tej inwestycji, o której tutaj cały czas mówiliśmy, to czy wy jesteście w stanie zorganizować bycie operatorem, nazwijmy to po prostu operatorem najmu, zarządzanie tą nieruchomością, żeby ktoś będąc w Polsce po prostu mógł z tego tytułu czerpać korzyści z tytułu posiadania i wynajmowania nieruchomości, ale żeby nie musiał sam przyjeżdżać i doglądać. Czy wy możecie coś takiego zorganizować albo samemu się tym zająć? Jak to wygląda? Jest to w zasadzie bardzo ważna kwestia, która znowu jest trochę subiektywnym punktem widzenia, bo nie każda nieruchomość, która jest tutaj w rejonie Słonecznego Brzegu i na południowym wybrzeżu, można wynająć. Dużo zależy od zarządzania i możliwości, jakie firma ma i co może zaoferować. W przypadku naszego projektu będziemy mieli menadżera, który zajmuje się turystyką od 20 lat. I to profesjonalne zarządzanie zagwarantuje w przyszłości wyższe zwroty z inwestycji. Wszystko zależy wyłącznie od ludzi i zespołu, a zespół, który mamy, to zespół ludzi, którzy w tym profesjonalnym środowisku spędza dużo czasu. Dzięki temu może zagwarantować przyszłym właścicielom dobrą obsługę, wysoki poziom i dobry zwrot z inwestycji. Wszystko także zależy od cech osobowych oraz kompetencji i profesjonalizmu osób, które będą pracowały w tej dziedzinie. Kwestia całorocznego życia jest wciąż aktualna i obecna w każdej rozmowie, jaką prowadzimy z potencjalnymi klientami i potencjalnymi właścicielami. Jeśli chodzi o całoroczne mieszkanie, budynek jest budowany jakościowo. Mogę podać listy nawet materiałów, z których obecnie budujemy. Wspomnę tylko, że używamy cegieł o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych. Tutaj nad morzem, szczególnie zimą, jest dość wilgotno, a ona ma takie właściwości, że nie zbiera tej wilgoci. Nie używamy także płyt gipsowych, ponieważ one także nie są zalecane w rejonach o wilgotniejszym klimacie. W pobliżu morza, szczególnie zimą, zbiera się właśnie tutaj wilgoć. Budujemy z wielu wysokiej jakości materiałów, które zapewniają efektywność energetyczną. Z punktu widzenia całorocznego życia problem nie istnieje i jest rozwiązany na korzyść przyszłych właścicieli i klientów. To był poprzedni boom. Ogólnie tutaj w Europie, jeśli chodzi o nieruchomości, to było jakieś tam 12-13 lat temu, to zarówno Bułgaria, jak i Polska to były świeże kraje, które dopiero weszliśmy do tej Unii Europejskiej, dopiero co. I tak jak obsługiwaliśmy rynek wtórny, to mieliśmy świadomość, że to głównie nabywcami w przeważającej wielkości to byli Rosjanie bądź mieszkańcy Ukrainy i tych stref. Natomiast tu minęły kolejne 12-13 lat i rzeczywiście można tu odczuć, że tu także została praca domowa zrobiona, przepraszam, i coraz bardziej to się stało kraj europejski. No i czy tutaj widać właśnie, jakie tu kraje teraz, jakiej narodowości ludzie tutaj najczęściej teraz nabywają te nieruchomości? Właśnie teraz, w 2021-2022 roku, z jakich krajów najczęściej są no, nabywcy, po prostu inwestorzy? Sprawa wygląda następująco. 7-8 lat temu główni nabywcy pochodzili z Rosji czy Ukrainy, generalnie z republik rosyjskojęzycznych. W ostatnich 2 latach na pierwszym miejscu byli klienci z Niemiec, a w tej chwili mamy duże zainteresowanie z Holandii oraz krajów skandynawskich. Jest zainteresowanie z Europy Środkowej, wielu klientów mamy z Czech czy z Węgier. W ciągu ostatnich 5-6 miesięcy odsetek polskich nabywców jest znacznie wyższy niż innych nabywców z Europy Środkowej. W ostatnim czasie w okolicy zrealizowano wiele transakcji z Polakami. Okej, super. To co, to dziękuję bardzo za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Okej, teraz jesteśmy w miejscowości Święty Włas, to jest takie na północ przedłużenie Słonecznego Brzegu, można powiedzieć, a czyli w zasadzie tak to wygląda. No i tutaj można, jeśli ktoś lubi sporty wodne, lubi pływać różnymi jachtami czy motorówkami, to jak najbardziej tutaj jest miejsce idealne do cumowania takich sprzętów. No teraz już jest sezon można tu lokalnie powiedzieć zimowy, jeśli chodzi o taką turystykę, więc wszystko wyleciało na ląd praktycznie, tylko jakieś mniejsze jednostki są. Natomiast rzeczywiście ta maryna jest całkiem fajna i latem tutaj musi być całkiem nieźle. Tam na wzgórzach, bo to jest taka dosyć fajne wzgórza są w tej miejscowości, także tam są fajne apartamenty, fajne hotele, także to się wszystko fajnie zgadza. Natomiast jeśli byśmy się obrócili, nie wiem czy będzie teraz to widać, czy to nie jest za daleko, ale tam jest właśnie chociażby Nesebar, Stare Miasto, które też tutaj zwiedziliśmy. No i tyle. I tak to wygląda. Także jeśli ktoś lubi sporty takie wodne, sporty łódkowe, to jak najbardziej jachtowanie i tym podobne, to jest naprawdę idealne miejsce, gdzie można cumować, gdzie można także korzystać z tego, bo rzeczywiście akwen jest całkiem fajny do pływania, do żeglowania. Także jak najbardziej Święty Włas, także polecam, a ja lecę dalej. Jestem teraz przed takim resortem, który składa się z 15 mniej więcej tego typu budynków. 25-letni mniej więcej jest ten resort, tak 20-25-letni i rzeczywiście to już widać, natomiast lokalizacja jest naprawdę świetna, praktycznie z każdego budynku jest widok na morze, ponieważ jest fajna skarpa, czyli to jest coś, co jest najlepszego nad morzem, gdy jest skarpa i z każdej długości i szerokości widać morze. Jest to wszystko zorganizowane, coś niesamowitego, natomiast tutaj jeszcze czasami wakacje były naprawdę fajne ceny, natomiast te ceny najprawdopodobniej będą cały czas rosły, bo tych apartamentów tutaj po prostu brakuje. Podsumowując więc, nieruchomości w Bułgarii ze względu na swoją niską cenę w porównaniu do cen aktualnie występujących w Polsce mogą być idealnym miejscem pod inwestycję, jak i lokatę kapitału. Ze względu na coraz większe możliwości pracy zdalnej w wielu zawodach, to także może być ciekawa odskocznia na kilkuletnią przeprowadzkę na pobyt stały. To także ciekawe miejsce dla osób, które w ostatnim okresie nauczyły się w Polsce nabywać nieruchomości do remontu i sprzedawać gotowce do wprowadzenia. Tutaj także znajdą przestrzeń do działania inwestorzy z większym kapitałem, chcący budować na rynku deweloperskim. Jest jeszcze dużo niezagospodarowanych gruntów w pierwszej i drugiej linii brzegowej. Jeśli chodzi o procedury nabycia, to są one podobne do tych w Polsce. Nieruchomości nabywa się w formie aktu notarialnego, podczas którego pobierane są taksy notarialne. Występuje tu także wyższy niż w Polsce podatek PCC. Coraz częściej pojawiają się na rynku oferty niepublikowane w internecie, które agencje chcą zachować w pierwszej kolejności dla swoich stałych klientów. Dlatego warto mieć upatrzone kilka ofert i podczas pobytu na żywo poprosić o prezentację także tych niepublikowanych. Najlepiej i najkorzystniej można kupić tam nieruchomości w sezonie jesień-wiosna. Po pierwsze, pojawiają się na rynku oferty, które na siebie pracowały kolejny sezon i właściciele, którzy zmieniają plany życiowe, nie chcą ich trzymać i utrzymywać na siłę. Po drugie, można ich więcej zobaczyć. Nie są wynajmowane i można wejść do środka, ponieważ duża ilość nieruchomości jest w posiadaniu przyjezdnych zarówno z Bułgarii, jak i z zagranicy, to zdecydowaną większą część transakcji wykonuje się z pomocą agencji nieruchomości, do których trafiają właśnie te oferty. Wszystkich, których pytałem o ceny i o możliwe prognozy na najbliższy okres, sugerują, że można się spodziewać bardzo wysokich wzrostów cen, spowodowanych coraz wyższym zainteresowaniem nabywców zagranicznych, dla których nieruchomości te są po prostu tanie. Jeśli rozważasz kupno pierwszej czy drugiej nieruchomości w Bułgarii, to polecam skorzystać z usług agencji nieruchomości. Często dzięki takiej usłudze organizowany jest np. transfer z lotniska, zakwaterowanie w hotelu, szybka i zorganizowana prezentacja ofert i pokazanie wad i atutów, których nie widać na pięknych zdjęciach basenów. I przede wszystkim pewność, że zarezerwowana nieruchomość zaczeka na nas, a także bezpieczeństwo podczas samej transakcji. Od siebie mogę zaprosić gorąco do Bułgarii. Naprawdę warto!